pytania robić nie należało. Warszawa została wyłączona z akcji Burza. Oddziały do tego stopnia były przekonane, iż walka odbywać się będzie poza miastem, że zabierano ze sobą namioty i kompasy. Na tydzień przed rozpoczęciem akcji zaczęto rozważać sam fakt, czy bitwa o Warszawę odbędzie się, czy też nie. W tych warunkach nie było mowy o dokładnym przygotowaniu wybuchu powstania. Do jakiego stopnia zaniedbano te przygotowania, świadczy fakt, że osaczone oddziały niemieckie porozumiewały się z sobą telefonicznie, posiadały prąd i wodę. Aneczka, Bilga, Kosobucki, Rudy. Brak broni miała zastąpić furia odwetu. This is Sparta! Okulicki stwierdza zdecydowanie, i to dwukrotnie, że wojska sowieckie nie zatrzymały się celowo na przedpolu Warszawy, ale przegrały w dniach 4-5 sierpnia bitwę pancerną z Niemcami w rejonie Wołomina i zostały zmuszone do wstrzymania swej ofensywy. Nie tyle więc polityka, co sytuacja wojskowa na froncie wymagała odsunięcia terminu ofensywy. Co nie zmienia faktu, że Stalinowi nie śpieszyło się do udzielenia pomocy wrogowi klasowemu i wolał zamiast tego podjąć akcję na Bałkanach. Rokossowski wyciągnął znaczne oddziały pierwszej armii z bardzo ważnego operacyjnie przyczółka pod Janowcem i rejonu Puław. Oddziały te bez żadnego odpoczynku pchnięto forsownymi marszami na Warszawę, gdzie rozpoczęły forsowanie Wisły bez odpowiedniego przygotowania. Po stracie z górą 2000 żołnierzy i sprzętu wysiłki pomocy ze strony polskiej musiały być wstrzymane, gdy okazało się, że powstańcy nie panują nad brzegiem Wisły. Jeszcze jedna inicjatywa polska w tej wojnie, tym razem Polaków wschodnich, spełzła na niczym, częściowo z winy dowództwa AK, które wolało trzymać się Śródmieścia, zamiast ciążyć przede wszystkim ku Wiśle i starać się o utrzymanie brzegu, gdzie mogła nadejść upragniona pomoc. Janek, wstawaj! Janek! Niemcy!